kolejnym odcinku z Rodzinki Zastępczej. Jesteśmy u nas w sobotę z samego rana i stwierdziłam, że nie czekam dłużej. Robię od razu urodziny. Bo chciałabym od razu zabrać też z nami Oskarka, bo jak wiecie, planowałam na weekend wyjść z moją rodziną do tego parku, gdzie jest basen, gdzie jest plac zabaw, grill i takie różne dopelele. I tam sobie spędzimy całą sobotę, więc chciałabym, żeby oni już tutaj przyszli. Od razu zmuchnęli świeczki. Tak to zrobimy. I się wybierzemy od razu na parcelę z samego rana i spędzimy tam cały dzień. Tylko ich tutaj oczywiście pogarniam, żeby się dobrze czuli. W miarę przynajmniej. Dobra, na razie tak zostawimy. Aha, no tak, przegrałam jeden dzień sama znowu. Tak, on chce robić lekcje? A ty nie odrabiałeś lekcji? Nie wiem. Zobaczymy. Na pewno ci się zdarzy odrobić jeszcze lekcje. Jak tam nasz mały Patryk? On tylko chce siku. O-o. No już go nie nauczę, tego trudno. Będzie rozwydrzonym bachorem. U nas w rodzince to jest standard. Mówi się, trudno żyje się dalej. Jeszcze chciałabym, żebyś ty zadzwoniła po nianie. Bo wiecie, i tak będzie trzeba, to niech już przyjdzie wcześniej. Wolfgang, moi drodzy, schudł! Fanfary dla Wolfganga, zobaczcie! Taran, pięknie teraz wygląda. Może iść na basen i pokazywać swoją tytulatę. No, 100 lat dla Oskarka, 100 lat dla Natana. Kamila poprawiła oceny. O, Kamila poprawiła oceny i Kamila zaprzyjaźniła się już bardziej z tym swoim dziwnym kolesiem. Nawet jest zauroczona, zobaczcie. Ale już nie chciałam, wiecie, rozwijać tego poza nagraniem. Stwierdziłam, że dzisiaj go zaprosimy tam na tą parcelę. O Boż. Czy oni muszą być przeniebieni? Zepsuty bachor. No, można było się tego spodziewać, że będziemy mieli i zepsutego bachora. A masz to poszukiwanie przyjemności, kręci ci blizna, brak pracy. Niekoniecznie. Smurt ci odrzuca, więc jest git moim zdaniem. Nikogo nie chcę postarzeć, dziękuję bardzo. O, z radością. Tylko na teraz. No dobrze, mamy po urodzinę. Co wy tu jeszcze trąbicie? Jakieś opóźnienie macie w rozwoju, czy jak? Proszę jeść tort, żebyście byli ładnie najedzeni. Ty też. Po jednym talerzu. Nie potrzebujecie dwóch. Muszę pożyć siłkę. No jaki ładny. Zobaczycie, jaką ładną koleczkę. Udało się, nie? Szok. Czy tu wszyscy jedzą? Przede siku, ale też sobie jedzieć talerz. Ty zjadłeś? Ja bym chciała, żebyś skorzystał i wziął prysznic. Mariolka idzie po kawałek. Ty też będziesz wziąć kawałek, halo. Weź talerz. A zabawy to wiecie, zabawy już im podniosę. No basenie. Tam jest tyle atrakcji, że wiecie. No to Natoszka jeszcze jeden talerz. Damy radę. Mały, no już tam do niania bierze, więc niech się nim zajmuje, a my zaraz wybywamy na miasto. Także moi drodzy, oni tutaj szybko zjedzą i widzimy się już na miejscu, żeby nie przedłużać. Jesteśmy, moi drodzy, w parku, tym co ostatnio, znaczy nie tak ostatnio, bo to chyba było dwa odcinki temu, jakoś tak. Dotarliśmy, więc możemy zaczynać naszą zabawę. Czy oni znowu są głodni? Czego? Dlaczego oni to robią? Przez to, że są przeziębieni cały czas, ale ja... No co mam zrobić, żeby oni nie byli przeziębieni? Oni i tak co chwilę są. Czy te toalety mają jakieś określone? Nie mają. Idźcie się pozałatwiać, nie denerwuj, nie denerwuj. O, prysznicę tutaj mamy. Fajnie. I oni sobie skorzystają. Mariola chociaż. Co ty byś chciała? Sprzedać lemoniadę? A tutaj można? Jest tutaj taki ten do sprzedaży? No nie. Chyba nie było. O, jest, ej. Dajesz. To idź, skoro masz takie życzenie. Dzisiaj postaram się trochę pospełniać im życzenia. Proszę bardzo, on chce sobie zrobić zdjęcie. To niech idzie. O. Co ty
Ty byś chciał się pocałować. A ty? Ty iść na randkę. Ci co nie wolno, to daj hamburgery, bo oni tak są już głodni. Więc niech on coś zrobi. A Natasza niech idzie pływać. Niech sobie wskoczy. Ty gdzie jesteś? Jak zrobisz siku, to zwoń do syna. Dobra, zobaczymy, czy on tu przyjdzie. Tak zrobimy. Czy ty przyjechałaś w piżamie? Nie, nie mam pytań. O, jeszcze Oskarek mam, zapomniałam o nim. No to w takim razie ty weź prysznic, bo ja widzę, że ty jesteś drugi. Możesz mieć prysznic. A potem, proszę bardzo, ty chcesz tutaj bawić się na karuzeli. Baw się. Chcesz mieć najlepszego przyjaciela i dostać najwyższą cenę w szkole. No zobaczymy. O, idzie się bawić na razie. Dobra. Ty masz zajęcie. Chociaż sobie ty masz zajęcie, to musisz być do kibla. Ty byś chciał połowić ryby. A można tu gdzieś łowić ryby? Nie widzę, żeby to był staw. No raczej aż tylu atrakcji tutaj nie ma, więc chodź pływać na razie. Kamila dzwoni po tego swojego. Dobra, no to play. Jedziemy tym koksem. Mam nadzieję, że nasza rodzinka dzisiaj się tutaj wybawi na całego. Powiedzmy, że to jest taka już końcówka lata. Oni to w piżamach opowiedzą. Taka końcówka lata i to taki ich ostatni ciepły dzień przed jesienią. Bo chyba już trochę trwa to lato i trzeba by zmienić porę roku w górze. Będzie tutaj ścina. No uwaga, Natasza skacze do snu. Nie skacze. Wiesz co, Natasza? Ty chyba szedłeś do budki? Zrób zdjęcie, śmieszne. Chciałbyś kupić telefon? To się świetnie składa, bo tutaj jest ta budka z grami i z telefonami. I mam kupię zaraz. Tylko gdzie to było? Tutaj się schowało. Jej, tak z tyłu, to on im da nam radę tam kupić. Chcę kupić telefon. Mariola chyba. A Mariola jest tam. Niech kupuje od ciebie lemoniadę, ojoj. Czy ty upiekłeś te hamburgery? Czy poszedłeś sobie już? Nie upiekłeś, a tu nie możesz wejść? Możesz, no to o co ci chodzi? Chodź piec hamburgery. Bo głodni jesteśmy. Chodź, co to za dziewczynka? Roberta. O, patrzcie, Beatka! Kurczę, gdzie ta lemoniada? Tutaj. Kup od siostry lemoniadę, żeby się było miło. Wszyscy kupcie. No to ty możesz ustalić cenę. Możesz? Nie możesz. Ustal cenę lemoniady. Czemu on może ustalić cenę lemoniady, a ona nie? Przecież to ona sprzedaje. O co chodzi? Ja nie umiem lemoniady. Telefon. Po prostu dzisiaj dzień dobroci dla dzieci Nataszy. Była ładna ścinka. Dziwię się, że mnie nie porzuciło, ale okej. Spauzujmy to, bo umiał tutaj przyjść jej koleś. Czy on przyszedł? Musimy go poszukać teraz. Myszka mi przestała działać. Tu świetnie. Tam jakieś zbiorowisko, bo tam gada ze swoją szefową. Ciekawie, to tak Beatka teraz wygląda. A to jest jakaś Larysa. Może nie sprośna. No ogólnie to sobie możecie pogadać. Jakieś proteczki? Tak, ona pragnie romansu. Ja ci szukam twojego chłopaka. Gdzie on jest? Bo rozmawiasz sobie z bratem. My tutaj czekamy na tego całego Patusa, czy jak on tam ma na imię. Jakieś dziwne imię takie strasznie miał. Jakieś minusy tam poleciały, to mi brakuje rozrywki. Przestań, bo już... Idź do wody. Wolfgang, ty nie możesz zrobić tych hotdogów. Ewidentnie on nie może zrobić tych hotdogów. Ja muszę zobaczyć, co on mi tu krzyczy. Zobaczcie, że tak oddalona kamera, ale po prostu...
Teraz robi. Już wiem, tutaj przecież ma ten gryl odwrócony w złą stronę. No. Czy przyszedł twój chłopak? Czy wy mnie będziecie słuchać? O, jest. Pauza. Chodź tutaj do niego. Powitaj go. No. Zostaw tą piłkę teraz. To nie pora na granie w piłkę. O, super. Chwila rozmowy. Flirt. I zaraz tutaj będzie pierwszy pocałunek. Słodkie słówka. Trzymaj za dłonie. Pocałuj. Pierwszy pocałunek. A czekajcie, czekajcie, stop, stop. Stop. Tak, żeby nie miała tego kryształka na dnie. Wykadrujemy. Tak, bo to jest wielka chwila. Nasza wredna, wredna chwila. Będzie całować po raz pierwszy ze swoim chłopakiem. Się zacięło. Proszę mnie skończyć. O. Ja nie wiem, jak to się nagrało, szczerze powiem. Nie mam pojęcia, jak to się nagrało. Bo mi się wszystko zcięło. Oh, Boże, nie wytrzymam. Dlaczego wszystko jest dzisiaj przeciwko mnie? Ja tak się staram. Logan zrobił hamburgery. I co? I wszyscy się rzucili, a dla mojego drugiego nie wystarczyło. To zrobię jeszcze hot dogi. Co ty robisz? Baw się. Nie masz się gdzie bawić, tylko akurat na ławce. Też by chciał przeżyć pierwszy pocałunek. Pałatka sobie pływa. I Nataszka też. Jak jej się zabawa poprawiła? Super jej się poprawiła. Czy ty się dalej bawisz na karuzeli? Oczywiście. On by chciał jeszcze zrobić sobie zdjęcie w budce. Do nich idzie. Ty byś chciał iść na studio. No, to się zdarzy niebawem. Wiesz sobie w kosza, super. Wszyscy głodni, biedni. Ty popraw sobie zabawę. W basenie. No i nie wychodzi mi to, jak ja chciałam. Wszystko jest przeciwko mnie. Przykro. Sprzątnąłeś mi to jedzenie, to miała zjeść Kamila. Ale z ciebie chłopak. Krot, korek. Nie wiem, znaczy ślubów tego nie będzie, ale wiecie. Rób te hot dogi, bo tutaj wszyscy głodni. Wolfgang, nakarm swoją rodzinę. Wymiotuj! Dajcie spokój. Dajcie spokój, zrób sobie zdjęcie. Okej, Wolfgang zrobił hot dogi. Kto jeszcze nie jadł? Zapraszam. No już ktoś gwiznął ten talerz, no nie wierzę. Kamila, dobra. Kamila może jeść. Chodź, Natasza. Weźmiesz sobie żarcie z podłogi. Wolfgang, czy ty już nie jadłeś przed chwilą? Znowu będziesz gruby. Idziesz po jedzenie? Super. Ty też idziesz? Super. Nie trzeba was nawet wołać. A ty poszedłeś grać? Pokaż. Pokaż, chłopie, jak grasz wszystkim. Wow. Zbliżenie. Nic nie słychać. Coś się chyba zbagowało, wiesz? Natasza je. Tutaj jest chłopak Kamili. Mariolka też sobie szamie. Tutaj już wydają pieniądze ciężko zarobione, bo ty jesteś głodna dziewczyna nadal. Weź sobie te hot dogi. Idź sobie popraw zabawę. Ja tu nie po to was wszystkich przywiozłam, żebyście mieli taką lipną zabawę teraz. Proszę do basenu wszyscy. Świętujemy lato w basenie. Ty też. Jak już tam się zajmiesz. I ty.
i ty, wszyscy do basenu, całą rodziną. Kondycja wam się poprawi. Chyba widzieć o tym, kto ma dużo pragnień z placem zabaw. Pomożecie wyśle wyjątkowo na plac zabaw. Wiecie, bo to niewiele okazji mam, żeby spełnić im takie pragnienia. Proste. Też chcesz iść na studia, chciałbyś kupić sobie, przenosić tam grę. Te ich zachcianki, dobra. W ogóle nie chcą mówić ryby, a tu nie ma nigdy miejsca na to. Podobacie się może jakiegoś wodnego berka? Proszę bardzo. Co się stało, Natasza? Natasza, chodź się z nami bawić, czym ty się śmiejesz? Ty było tu jeszcze będziesz jadła? Wszyscy tutaj tańczą w ogóle, jaka impra, nie? Na basenie. Dobra, ty już zostaw, ty jesteś w ogóle już wymęczony, dziecko. Będziemy musieli zaraz wracać do domu, bo on jest zmęczony, mogę go jednak zostawić. Ty mam dzieci jakoś tak... Co ty robisz? Pauza, pauza! Chcę to zrobić. Zabijcie. Zabijcie. Chyba tego nie widziałam jeszcze sama. Nie wiem, czekajcie. Świetnie to jest. Mam wyskoczenie. Dobra, bawcie się tutaj. I tak chyba muszę kończyć nie. W sumie to nawet nie wiem, nie mam pojęcia ile mi wyszło tego odcinka. Ja się boję, że mi ucięło cały początek, jak tutaj przyjechaliśmy, więc trzymajcie kciuki, chociaż i tak jak je tutaj oglądacie, to już jest tip-top. On ciągle kupują tutaj. A ten co tutaj wyprawia? Czy ja mam małpy w domu zamiast dzieci? No przynajmniej zobaczcie, oni są szczęśliwi. Patrzcie, o, oprócz niego. Weź ty sobie zaproś jakąś laskę, która nie jest swoją siostrą. Nie masz takiej. Może kogoś poznasz? No, to jest babka. Nie ma tu jakiejś laski, która nie jest z twojej rodziny? I która jest w twoim wieku? Słuchaj do wcipu. Może też im się relacje poprawią. Breakdance. Czy to nie jest? Kto to jest? Okej. Ja nie mogę. Czy oni sami mogą iść do domu? Czekajcie, bo tutaj... Czy one świecą? To już chyba włącz. Wszystkie światła. Nic to nie dało. Jest dalej tak ciemno. To przez to oświetlenie moje pewnie. Ale mamy radę. Golden pływa. I też z kimś rozmawia. Opowiada o swoich podróżach. To ty gdzieś podróżowałaś. Nie wierzę, że ona w tej piżamie, nie? Myślisz, Natasza, że ona może jesteś normalna? Bo ja myślę, że nie. Wyglądasz na psychiczną. Po prostu, nie? Ja powiem tak, wracamy do... Koniec tego dobrego. Koniec tego dobrego, bo jest już 18. A ja muszę kończyć odcinek. Bo prawdopodobnie trwa już za długo. Więc wracamy do domu. Zapraszam wszystkich serdecznie do zakończenia wszelkich zajęć, które rozpoczęliście. I idziemy do domu. Jezus. No ale muszę przyznać, że park jest bardzo fajny i myślę, że Simowie się fajnie tutaj wybawili i mają dużo tutaj do roboty. Właśnie to jest fajne w tych parcelach, które ściągam z internetu, że właśnie jest dużo zajęć, bo te z gry tak nie zawsze, no. Niby jest dużo parcel, ale one są puste, niestety. Nie ma co. Wróciliśmy kochani do domu i nam się posypało milion powiadomień. Zmieniałam sobie godzinę oczywiście na wieczór, bo przecież wyjechaliśmy o 9 rano i nie chciałam, żebyśmy znowu wrócili o 9 rano. Także tak, moi drodzy, w sumie zaraz.
bo oni mi się nie postarzą. Nieważne, trudno. Jeszcze mi się przypomniało, że chciałam wysłać na studia Kamilę i Leona, tak. Kamilę i Leona, bo oni są najstarsi. Najdłużej są chyba nastolatkami. Kamila na pewno, ale Leon to już nawet... Niech jadą. Niech jadą na studia i nam się zwolni kolejne miejsce. A więc proszę, zapraszam serdecznie. Czernia. Możesz wystąpić od czernią. Nie wiem, czy to trzeba robić, czy nie. I idź na studia. I Leon tak samo uczyni za moment. I od razu zadzwonimy sobie po dziecko, tak idę do końca, dopiero pokojówka przyjechała. Troszkę jednak, wiecie, nadwyrężyłam ten czas. No, przyjechał i poszedł. No trudno, dzisiaj nie będzie sprzątania. Okej, wiesz to. No chyba nie trzeba tego robić. Tak, niech idzie. Niech idzie w końcu i da mi święty spokój. Mariolkę jeszcze zostawimy i Natana, bo oni dopiero co stali się nastolatkami. A ta dwójka może już jechać. Spokojnie, najwyższy czas. Niech sobie jadą. No i myślę, że już w przyszłym odcinku będzie jesień. Natasza śmierdzi. Ogrodnik. Musisz, to musisz, no. No, świetnie. Papa Kamila. Papa Leon. Na nasz kanał nie idź prysznic. Mamy jeszcze dnia, nie to skorzystajmy z tego. Czyli z czym to jest tyle głodnego. Aha, może to łóżko wymienić, bo Wolmont nie mógł na nim spać. Nie wiem czemu on nie może na tym spać. Weź talerz, bo to jeszcze dobre. Ty też weź talerz. Ty też sobie weź talerz. A nasz mały jest zadbany? Tak, tylko trzeba go wsadzić do łóżeczka. Wsadzić do łóżeczka. I zaraz jak tylko znikną nam, to zniszczą usługi. O, Kamila już pojechała. Świetnie. Zostaw to dziecko. Tak chcę. Dobrze. Ja wam kazałam jeść. Super, jutro o 10:00 nowe dziecko. O, ktoś nam tutaj spaghetti fajnie. To ja sobie schowam do lodówki. Schowam sobie do lodówki i skorzystaj. No jakie jedzenie? Idź spać, nie denerwuj mnie. Ja to schowałam do lodówki. Zostaw to, miałeś wziąć tort. Zjadłeś to do spania. Jedno z drugim. Ty już śpisz. Ty weź ten kawałek, weź prysznic i też spać. I koniec. Dobranoc wszystkim. Jak Wolmont nie będzie mógł, to mu każe tutaj spać. No, także dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. W końcu wyszliśmy na cały dzień z domu i fajnie było, myślę. Nasza rodzina trochę się rozerwała i odpoczęła. Jak nie zapomnę, to w kolejnym odcinku już będzie jesień. No i co? Czekamy na nowe dziecko i... To było na tyle. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!